Jeśli ktoś powie po hiszpańsku Mira este libro, está de más. Mira este libro, está de más. To o co mu chodzi? Spójrz, ta książka jest bardziej, jest więcej. Ale co? I dlaczego jest de más? Nie powinno być más que? No i czy czegoś tutaj nie brakuje? Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, co znaczy está de más, albo no está de más. Jest to fraza już kompletna, jest to konstrukcja kompletna, niczego tutaj nie trzeba dodawać. I jest to rzecz bardzo przydatna, dlatego że ma różne znaczenia w różnych kontekstach. I właśnie w tej wersji przeczeniowej, czyli no está de más, znaczy i jeszcze coś innego. Ale nie martwcie się, to wszystko sobie w tym odcinku rozszyfrujemy, także zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Subskrybujcie też, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Odwiedzajcie Instagrama i Facebooka, to oczywiście po obejrzeniu tego odcinka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! No dobrze, to co to tajemnicze está de más może znaczyć? Wróćmy do tego przykładu ze wstępu i dodajmy jeszcze do niego co innego. Być może z tego kontekstu będzie Wam łatwiej wyrozumieć i odgadnąć, co to może znaczyć. Jeśli ktoś powie, mira, este libro está de más. Puedes llevártelo. Mira, este libro está de más. Puedes llevártelo. To co to będzie znaczyło? Puedes llevártelo, to oczywiście możesz ją sobie wziąć. Tutaj w domyśle to libro, czyli tę książkę. I dlaczego możemy ją sobie wziąć? No dlatego, że jest ona dodatkowa. Że jest to rzecz, która już niekoniecznie jest potrzebna. To znaczy, że mieliśmy jakąś pulę książek i wszystkie rozdaliśmy na przykład naszym gościom jakiejś konferencji, którą organizujemy i mówimy, że ta jest dodatkowa, ta jest ekstra, ta jest ponadprogramowa, więc ktoś ją może sobie wziąć. I właśnie to tutaj znaczy to está de más. Jak widzicie w tym przykładzie jest to równoznaczne czasownikowi sobrar, o którym porfierto też muszę nagrać osobny odcinek. I w wielu sytuacjach właśnie to está de más znaczy tyle, co sobra. To znaczy, że jest dodatkowa, jest jedna ekstra. Wszystkie te, które były potrzebne, jest ich wystarczająco i ta jest ponadto. To znaczy właśnie está de más. I za chwilę zobaczymy inne przykłady i inne konteksty, dlatego że to znaczenie może się tutaj trochę zmienić. W tym pierwszym zdaniu z książką widzieliśmy, że sytuacja była pozytywna, dlatego że mieliśmy wystarczająco wiele książek, mogliśmy jedną komuś podarować, więc jest to jak najbardziej fajny efekt, ale niekoniecznie musi być to pozytywne. To, że czegoś jest wystarczająco i jeszcze ponadto, może być przeszkadzające, może być czegoś za dużo. I też możemy to tym está de más oddać. Możemy powiedzieć na przykład estos cuchillos están de más. Recógelos. Estos cuchillos están de más. Recógelos. Czyli te noże, ich jest za dużo. Tych noży jest za dużo. One są tutaj niepotrzebne, więc zbierz je. I jak widzimy tutaj jest sytuacja już bardziej negatywna, dlatego że czegoś jest wystarczająco, czegoś jest ponadto i nawet za dużo. Dlatego musimy pozbierać te dodatkowe noże, bo nie są one nikomu potrzebne. W takich sytuacjach też możemy używać tego está de más i tutaj oczywiście w liczbie mnogiej, no bo musimy dostosować to liczbą do tego rzeczownika. Tutaj mieliśmy akurat cuchillos. Czy zawsze będziemy używać czasownika estar tutaj? No, niekoniecznie. Najczęściej tak, ale czasami przy zmianie składni też moglibyśmy użyć czasownika haber. Moglibyśmy powiedzieć na przykład hay un libro de más, hay un libro de más, albo hay unos cuchillos de más, hay unos cuchillos de más. Czyli to samo, że jest jedna książka za dużo i jest kilka noży za dużo. Tak to właśnie można by było też ułożyć z czasownikiem haber, ale jak widzicie, dalej musimy dać jakąś liczbę i nie może być tutaj już żadne este ani estos, nic z tych rzeczy, dlatego że to z czasownikiem haber się kłóci. Jeśli zaś różnice pomiędzy ser, estar i haber sprawiają Wam cały czas problemy, to w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o tych czasownikach właśnie i jestem pewien, że ten kurs wiele rzeczy Wam pomoże rozjaśnić. A za chwilę kolejne przykłady. Y kolejny przykład, esta discusión está de más. Ya hemos tomado una decisión.
Esta discusión está de más. Ya hemos tomado una decisión. Czyli, co tutaj mamy? Że ta kłótnia, ta sprzeczka, ta dyskusja jest jaka? Jest jej za dużo, czy jest o nią za dużo? No, coś w tym stylu, ale dziwnie by to brzmiało po polsku, gdybyśmy to tak przetłumaczyli. Tutaj mamy to, że ona jest niepotrzebna, że jest zbędna. Czyli też w tym negatywnym znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że już podjęliśmy decyzję. Więc tutaj widzimy, że ma to trochę inny smaczek, trochę inne znaczenie, bardziej negatywne, podobne do tego z nożami, tylko że dosłownie było ich za wiele w poprzednim przykładzie, a tutaj ona, ta dyskusja, ta kłótnia jest po prostu zbędna, jest niepotrzebna, bo już decyzję podjęliśmy. Tak to właśnie wygląda i jak widzicie, z kontekstu często trzeba wyrozumieć, o co naszemu interlokutorowi chodzi. Tak to właśnie wygląda i za chwilę kolejne jeszcze przykłady. I kolejna sytuacja, wyobraźmy sobie, że ktoś nas pyta: ¿Qué pasó con la cesta que estaba aquí? ¿Qué pasó con la cesta que estaba aquí? Czyli co się stało z koszem, który tutaj stał, który był tutaj? A my odpowiadamy tej osobie: esa cesta estaba de más, pues se la llevó Juan. Esa cesta estaba de más, pues se la llevó Juan. Czyli na pytanie, co się stało z tym koszem, odpowiadamy, że ten kosz był dodatkowy. O ten kosz było więcej, było za dużo. Ten kosz był już wystarczający i ponadto, więc wziął go sobie Juan. I tutaj znowu mamy ten pozytywny kontekst, że czegoś było wystarczająco dużo i ktoś mógł dzięki temu mieć jakiś beneficio, czyli jakiś zysk. I Juan akurat na tym skorzystał i sobie ten kosz wziął. Tak to właśnie wygląda. Jeśli zastanawiacie się nad sekwencją czasów, dlaczego niektóre są proste i te punktowe, czyli que pasó, se la llevó Juan, a z drugiej strony jest estaba de más w tym przykładzie, jeśli zastanawiacie się, o co tu chodzi, to dlatego tak tu zbudowałem to zdanie i estaba jest w imperfecto, w niedokonanym czasie, dlatego że jest to tło. Są to circunstancias, są to okoliczności tej sytuacji, to, że ten kosz był dodatkowy, ten kosz był ekstra, a que pasó, pytanie, czyli co się stało, oczywiście musi być punktowe i też se la llevó Juan musi być punktowe, dlatego że to są rzeczy, które są skończone, które są dokonane i tutaj akurat jest indefinido. Jeśli różnice pomiędzy hiszpańskimi czasami przeszłymi sprawiają wam problemy, to inny kurs też mam właśnie o tym i też do niego link znajdziecie pod spodem w opisie. I za chwilę następne przykłady. Wystarczająco, czy też aż zanadto, może być nie tylko rzeczy, może być też to użyte w odniesieniu do osób. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego: si estoy de más aquí, me voy. Si estoy de más aquí, me voy. Czyli jeśli jestem zbędny, jeśli jestem niepotrzebny tutaj, tutaj dziwnie by brzmiało, że jeśli mnie jest za dużo, jeśli ja jestem tutaj zbędny, jeśli jestem niepotrzebny, to idę sobie. Tak właśnie można to zinterpretować. Jeśli chodzi o osoby, najczęściej to estar de más będzie miało znaczenie właśnie takie bardziej negatywne, że ktoś jest gdzieś zbędny, ktoś jest niepotrzebny, czy też nawet, że ktoś gdzieś przeszkadza. Jeśli nie chcę nikomu przeszkadzać i powiedzieć, że jeśli mnie nie potrzebujecie, to sobie pójdę, to właśnie mogę powiedzieć si estoy de más. Tutaj mamy zdanie warunkowe, ale jest ono bardzo proste, dlatego że jest realne, nie ma tutaj żadnego gdybania, więc wszystko jest jasne. I tak to właśnie wygląda, że z osobami też to działa i za chwilę kolejny przykład też właśnie ułożymy sobie, jeśli chodzi o osobę. Następny przykład. La que está de más en esta oficina es Natalia. La que está de más en esta oficina es Natalia. Czyli ta, o którą jest za dużo, ta, która jest zbędna, ta, która jest niepotrzebna w tym biurze, to Natalia. Tu oczywiście znowu mamy negatywny przykład, znowu mówimy, że ktoś przeszkadza, że ktoś jest niepotrzebny, ktoś jest zbędny. W tym przypadku akurat Natalia. I jak widzimy, tutaj musimy użyć tej składni właśnie, la que, dlatego oczywiście, że Natalia jest kobietą i tak to powinno wyglądać. I jak widzimy, znowu mamy estar de más użyte w stosunku do osoby z wydźwiękiem trochę negatywnym.
No dobrze, to co się stanie, jeśli tę sytuację odwrócimy i zanegujemy i powiemy, że no es de más. Tutaj bardzo często jest to używane w tej negatywnej formie z czasownikami i nabiera to dodatkowego smaczku. W sensie, no jest to rzecz przeciwna do tego, że coś está de más, czyli że jest niepotrzebne albo zbędne. Jeśli mówimy no está de más, to odwracamy to i mówimy, że no, być może nie jest do końca potrzebne, ale nawet, że warto coś zrobić. I bardzo często używa się tego no está de más, czy też no estaría de más w kondicjonalu, jeśli komuś radzimy, że coś jest warte zrobienia, że warto coś zrobić. I właśnie za pomocą tego no está de más, czy no estaría de más, możemy to wyrazić. Ułóżmy sobie na przykład takie zdanie, że no está de más ir al médico de vez en cuando. No está de más ir al médico de vez en cuando, czyli jest właśnie potrzebne, nie zaszkodzi, też można tak to zinterpretować w wielu różnych sytuacjach, że nie zaszkodzi iść do lekarza raz na jakiś czas. To znaczy, że warto, nawet że trzeba. Tak można to zinterpretować, czyli jest to rzecz potrzebna, być może nie do końca potrzebna, nie jest to tak poważne, jakbyśmy mówili, że es necesario, czy es imprescindible, czyli jest to nieodzowne, jest to konieczne, aż tak mocne to nie jest. Jeśli mówimy no está de más, to ta porada jest taka, że no nie zaszkodzi od czasu do czasu odwiedzić lekarza. Chodzi tutaj o to, że warto, że być może nie jest to super konieczne, ale warto to zrobić. Więc jak widzimy w tej odwrotnej wersji, to no está de más nabiera dodatkowego tutaj smaczku. I kolejne zdanie. No está de más comprobarlo otra vez. No está de más comprobarlo otra vez, czyli nie zaszkodzi sprawdzić to jeszcze raz. Warto sprawdzić to jeszcze raz. Być może nie jest to koniecznie konieczne, ale warto to zrobić, warto to sprawdzić dla własnego spokoju raz jeszcze. Tak właśnie możemy to zinterpretować, czyli tak jak mówiłem w poprzednim przykładzie, nie jest to tak silne, tak konieczne jak es necesario, czy es imprescindible, czy że hay que hacerlo, czy tenemos que hacerlo, tylko właśnie no está de más, nie zaszkodzi, warto by było to zrobić. Tak właśnie możemy to zinterpretować najczęściej. W takich poradach ocierających się o złote myśli bardzo często pojawia się też nunca. I możemy powiedzieć na przykład coś takiego: nunca está de más tener un plan B. Nunca está de más tener un plan B, czyli nigdy nie zaszkodzi mieć plan B. I jak widzimy, jest to coś, co nigdy nie zaszkodzi, niekoniecznie jest to konieczne zawsze, ale nigdy nie szkodzi, żeby mieć jakiś tam plan B. Tak właśnie to działa i tutaj jak widzimy z nunca też jak najbardziej może to być, ale nie zmienia się za bardzo znaczenie. Jest to taka podpowiedź, jest to taka porada, że warto mieć plan B. Choć często pojawiają się tutaj czasowniki, zwłaszcza w formie bezokolicznikowej, to niekoniecznie musi tak być. Rzeczownik też może się pojawić z tym no está de más. Możemy powiedzieć na przykład un repaso no está de más. Un repaso no está de más. Czyli powtórka nie zaszkodzi. Powtórka jest, powtórkę warto zrobić w domyśle. Myślę, że tutaj nie zaszkodzi. Jest bardzo dobrym tłumaczeniem do tej negatywnej wersji tego wyrażenia. Czyli, że nie zaszkodzi zrobić powtórkę. Powtórka nie zaszkodzi. Tak to właśnie działa w tej negatywnej wersji. Jak już wspomniałem, często też przy tych poradach napotkamy się na formę kondycjonal, dlatego że jest on delikatniejszy, wydźwięk ma mniej bezpośredni, właśnie bardziej tak jak porada albo sugestia. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego: no estaría de más verificarlo. No estaría de más verificarlo, czyli nie zaszkodziłoby tego zweryfikować. Jak widzimy tutaj, nie mamy tego silnie zaznaczonego, że to jest konieczne, ale nie zaszkodziłoby. Można to zrobić, warto by było to zrobić.
jako właśnie taka sugestia. Inaczej moglibyśmy powiedzieć na przykład: no estaría de más prepararlo con antelación. No estaría de más prepararlo con antelación, czyli nie zaszkodziłoby przygotować tego z wyprzedzeniem. Jak widzimy, znowu jest to sugestia, jest to porada, nie jest to konieczne, ale warto by było, nie zaszkodziłoby tego zrobić właśnie z wyprzedzeniem i tego przygotować, mieć już to gotowe. Tak właśnie możemy to zinterpretować i jak widzimy, tutaj wystarczy nam sam infinitivo, sam bezokolicznik, ale mogą się dziać z tym też inne rzeczy, jeśli będziemy zmieniać podmiot, co zaraz zobaczymy w kolejnym przykładzie. Jeśli mamy różnicę podmiotów, no to będziemy już musieli wywalić to infinitivo i zastosować co? Nic innego jak subjuntivo. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego: no estaría de más que revisaras las condiciones antes de firmar el contrato. No estaría de más que revisaras las condiciones antes de firmar el contrato. Czyli nie zaszkodziłoby, warto by było, żebyś sprawdził, czy sprawdziła warunki, zanim podpiszesz umowę. I jak widzimy tutaj, zmienia nam się już podmiot, dlatego że mówimy no estaría de más, to no estaría de más jest takie bezosobowe w tym przypadku, a dalej już kierujemy do drugiej osoby, czyli do ciebie, tę poradę, tę sugestie, więc tutaj musimy już zastosować subjuntivo. I dlaczego imperfecto de subjuntivo? No dlatego, że z kondycjonalem najczęściej ta forma właśnie się łączy, dlatego, że jest ona hipotetyczna, przez to, że chcemy to udelikatnić i nie powiedzieć, że warto, czy nie zaszkodzi, tylko że nie zaszkodziłoby, no to musimy też to dostosować po drugiej stronie i mamy que revisaras las condiciones. Tak to właśnie wygląda, tak to właśnie powinno wyglądać w tym przypadku. I jak widzimy, mamy tutaj bardzo dobre narzędzie do tego, żeby komuś coś delikatnie zasugerować. I ostatni już przykład. En caso de que eso pasara, no estaría de más tener ahorros. En caso de que eso pasara, no estaría de más tener ahorros. Czyli w przypadku, gdyby to się wydarzyło, nie zaszkodziłoby mieć oszczędności. Warto by było mieć oszczędności. Tutaj, jak widzimy, znowu mamy infinitivo po no estaría de más, ale mamy inne subjuntivo w innym miejscu. En caso de que eso pasara. Tutaj mamy imperfecto de subjuntivo, dlatego że mówimy w przypadku, gdyby to się wydarzyło. To znaczy, że jest to hipotetyczne, być może mało prawdopodobne. I przez to, że gdybamy, właśnie tej formy musimy użyć. Jeśli tego typu zdania, jeśli zdania warunkowe, bo jest to zdanie typu warunkowego, sprawiają wam problemy, jeśli być może operujecie dobrze tymi zdaniami z si, ale z innymi nexos, innymi takimi łącznikami, tak jak en caso de que, macie problemy, to nie martwcie się, bo w opisie pod spodem znajdziecie inny mój kurs o oraciones condicionales właśnie i który to kurs serdecznie wam polecam. Tak to właśnie wygląda z tym estar i no estar de más. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego i że jest to wszystko dla was przydatne. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, bo to zawsze pomaga. Na sam koniec opowiem wam, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, że jestem w Las Palmas de Gran Canaria, przed hotelem Santa Catalina, który jest o tam za mną. I ma on tutaj przed swoją fasadą taki ładny ogród, w którym bardzo często nagrywam odcinki, ale jeśli widzieliście te ostatnie, to wiecie, że mnie stąd wygonili, dlatego że skonstruowali tutaj wielką scenę i, jak to się śmieje, zamknęli i wykopali mnie z mojego studia nagraniowego albo też z mojego biura. Ale na szczęście już mogłem tutaj wrócić, dlatego że wszystko wyczyścili. Także stąd bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję wam za obejrzenie i za wysłuchanie. Za chwilę zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie wspierać Hablo Español również stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Także tak to właśnie wygląda. Pozdrawiam was stąd jeszcze raz bardzo serdecznie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie, jeszcze tylko zobaczcie moich patronów.
A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Hablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł. A ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.